przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie trwa budowa kolejnego parkingu. Tym razem mieści się on niedaleko sądu. Dzięki tej inwestycji uda się zagospodarować kolejny fragment centrum miasta i stworzyć dodatkowe miejsca postojowe dla mieszkańców i turystów. Parking wykonany będzie z płyt jumbo, zagospodarowane zostaną fragmenty zieleni oraz powstanie oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Parking centrum pomieści 58 aut, w tym 5 samochodów dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec bieżącego roku.